Ponad 1800 razy. Informacje na ten temat zbiera Karolina Olszewska-Merk. Teraz ze mną w studiu. Dzień dobry. Gdzie wichury wyrządziły najwięcej szkód? Na północy kraju, w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. To tam porywy wiatru były najsilniejsze. W Tczewie samochód najechał na przewrócone drzewo. W aucie podróżowało 5 osób. Jedna trafiła do szpitala na obserwację. W Działdowie warmińsko-mazurskim uszkodzony został dach domu mieszkalnego. W całym kraju silne podmuchy zrywały też poszycia z budynków gospodarczych. W setkach liczone są połamane gałęzie i drzewa i dlatego też w Gdańsku ze względów bezpieczeństwa zamknięte zostały i cmentarze, i Park Oliwski. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja, w związku z tym w części kraju już odwołano ostrzeżenia. Według synoptyków niedziela w całym kraju ma być już spokojna. Takie są wiadomości Radia Z. W Kijowie znów zawyły syreny. Władze Ukrainy ogłosiły alarm przeciwlotniczy dla części obwodów. W sieci pojawiły się informacje o możliwych atakach rosyjskich samolotów z nadmorza Azowskiego i Czarnego. Joe Biden spotka się z Andrzejem Dudą we wtorek, zaraz po tym, jak wyląduje w Warszawie. Plany amerykańskiego prezydenta zdradza Biały Dom. Więcej szczegółów zna korespondent Radia Z USA Daniel Bociąga. To ważna wizyta w ważnym momencie, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Przypomniał, że Polska stanowi centrum logistyczne. To właśnie tutaj najpierw trafia amerykańska pomoc wojskowa, zanim jest przekazywana dalej na front. Polska jest naszym sojusznikiem w NATO i odgrywa kluczową rolę w pomocy Ukrainie. Prezydent Biden podziękuje za to prezydentowi Dudzie i Polakom. Biały Dom podkreśla, że reakcja państw NATO na rosyjską agresję pokazuje, że Sojusz Północnoatlantycki jest obecnie silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Z USA Daniel Bociąga, Radio Z. O wizycie prezydenta Bidena w Polsce będzie mowa także w szóstym dniu tygodnia. Andrzej Stankiewicz i jego goście już teraz. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest szósty dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest szósty dzień tygodnia w Radio Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są reprezentujący Lewicę Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry. Pani Aleksandra Gajewska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, witam Państwa serdecznie. Pan Artur Dziambor, do niedawna Konfederacja, od niedawna Wolnościowcy. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. I Pan Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam serdecznie. Czy Pan mógł wymieniać to od niedawna, co, gdzie, nie kiedy, jestem, ale dzień dobry. Nie jestem małostkowy, nikomu poprzednich partii nie wypominam. Ja bezwzględnie i stale bezpartyjnie. Drodzy Państwo, na kilka dni przed pierwszą rocznicą ataku Rosji na Ukrainę do Polski przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. We wtorek o 17.30 Biden wygłosi przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego. To jest spotkanie otwarte, można się wciąż zarejestrować na stronie ambasady amerykańskiej. W każdym razie to ma być ważna deklaracja polityczna. Czego się spodziewacie jako obóz władzy? Pytam pana Ryszarda Czarneckiego. Po tym wystąpieniu, po tej wizycie. Cieszymy się z faktu, że 46. prezydent dziejach USA przyjeżdża do Polski po raz drugi w ciągu niespełna roku. To się bardzo rzadko zdarza. Są kraje, w których amerykański prezydent nigdy Panie Boże, nie był. Pójdźmy do przodu. Przez bardzo długo prezydent Joe Biden, którego niespecjalnie lubiliście, po panu Donalda Trumpa, omijał Polskę szerokim łukiem. Sytuacja międzynarodowa się zmieniła. To jest efekt tego właśnie. Ale chcę zapytać o te konkrety. Co może być efektem tej wizyty? Fakt jest faktem, że jest po raz drugi. Donald John Trump był raz wysłał swojego wiceprezydenta Michaela Richarda Pence'a. Czego się spodziewamy? No, spodziewamy się tego, co już powiedział tutaj cytowany przez Państwa rzecznik John Kirby, który mówił, że prezydent USA podziękuje Polsce, podziękuje Polakom, polskim władzom. Natomiast no, myślę, że czy decyduje się pan prezydent Stanów Zjednoczonych na to, żeby jego przemówienie było takim game changerem, czymś, co zmieni, czy na przykład powie, że jednak F-15 czy F-16 będą do dyspozycji Ukrainy. Bo tak się spekuluje, że to może być jeden z takich elementów kluczowych, że Biden ogłosił w Warszawie właśnie przekazanie amerykańskich samolotów wielozadaniowych Ukrainie. Na przykład, to tym bardziej, bo piloci są już szkoleni. No właśnie, to chciałem o tym powiedzieć. Izba reprezentantów. 100 milionów dolarów w budżecie amerykańskim na obronność jest na szkolenie pilotów. No to po co się ich szkoli? Właśnie to jest pytanie na logikę, skoro się szkoli pilotów do
domyślamy się, że właśnie na tych maszynach, no to pewnie te maszyny w końcu tam trafią. USA przekraczają, podobnie jak Zachód, kolejne czarne linie, które się te wyznaczają, a więc no, nie miało nie być czołgów Abramsów, a są. Miało nie być samolotów, pewnie będą. To dobrze. A myślę, że to też jest spotkanie więcej niż ważne w wymiarze bilateralnym, dwustronnym, bo jednak... No dobrze, bilateralnie, dwustronnie prezydent Andrzej Duda, jeżeli tam zasady dyplomacji, jeżeli coś sugeruje, to być może to jest kierunek, jakim pójdzie ta wizyta. Będę przekonywał prezydenta USA do zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy i stworzenia magazynów sprzętu w Polsce. To prawda. Tu ideą polskich władz jest to, żeby przy rotacji tych żołnierzy no, nie musieli sprzętu wywozić i wwozić, żeby on po prostu był trochę na trochę jak w czasach zimnej wojny. I oczywiście im więcej żołnierzy amerykańskich, tym więcej, większe bezpieczeństwo naszego kraju. Tak, to jest nasz cel. Wojska amerykańskie stopniowo są w coraz większej skali w naszym kraju. Natomiast myślę, że też to wizyta pokaże docenienie roli Polski w wymiarze szerszym, regionalnym, a także europejskim. Obojętnie od sympatii czy braku sympatii ideologicznych, prezydent Joseph Robinette Biden jest bardzo pragmatyczny. Polska stała się, jak za prezydenta Trumpa, partnerem numer jeden. Pani Aleksandra... Numer jeden USA w Unii Europejskiej, to jest fakt i to będzie kontrolowane. Pani Aleksandra Gajska, Platforma Obywatelska. Czyli oczywiście jest tak, że ze względu na nasze położenie geopolityczne, to Polska dzisiaj odgrywa w tej agresji Ukrainy, agresji Rosji na Ukrainę bardzo ważną funkcję. Bo tak jak to już zostało podkreślone i przez pana, i przez komentatorów, no to przez nas odbywa się cały ten logistyczny proces przekazywania pomocy. Ale te oczekiwania względem tego, co tutaj będzie głównym takim, główną taką, takim message'em Joe Bidena, są bardzo wysokie, bo komentatorzy nawet pozwalają sobie na porównywanie tej wizyty do występu Kennedy'ego przed Bramą Brandenburską, kiedy będzie się mówić, że tutaj zjednoczony świat wolności wobec zagrożeń, które czekają na wschodzie, będzie nieugięty. I pewnie takich symboli będzie bardzo dużo. Jak wiadomo, polityka zagraniczna, dyplomacja, to jest sztuka używania tych symboli. Joe Biden na pewno z takim mocnym przekazem tutaj symbolicznym przejdzie. To będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie natowskie. To będzie pewnie takie preludium przed spotkaniem w Wiedniu. Jakich możemy spodziewać się konkretów? No, oczywiście spekulacje dotyczą również tego, jak ta pomoc amerykańska będzie rozwijana. Deklaracje były jasne. Ameryka będzie uczestniczyła w pomocy, będzie ją rozwijała, tylko chodzi tutaj o konkrety, tak? No pojawiają się te samoloty, pojawiają się spekulacje dotyczące tego, jak militarnie będzie rozwijana ta pomoc i myślę, że też jeżeli chodzi o kwestię tej symboliki, no to, że i to warto podkreślić, że to, że na to spotkanie mogą rejestrować się wszystkie mieszkanki i wszyscy mieszkańcy i zjawić się w Warszawie, też podkreśla tę ogromną... W czasie wizyty Donalda Trumpa było podobnie. To ma dzisiaj wymiar bardzo ważny, bo to też podkreśla to, że po prostu jaka jest wdzięczność wobec narodu polskiego, który w sytuacji kryzysu ukraińskiego wykazał się po prostu ogromną otwartością, chęcią pomocy, przyjmowaniem Ukraińców pod swoje dachy, zanim jeszcze ruszyła jakakolwiek zorganizowana, systemowa, o ile w ogóle można ją w ten sposób nazywać w tym zakresie, pomoc rządowa, tak? To mieszkańcy, to miasta stanęły na wysokości zadania, tę pomoc świadcząc. I to jest też taki bardzo ważny gest, który w ten sposób może być czytany przy tej najbliższej wizycie. No tak, po pierwsze pan Czarnecki wydaje się zapominać o historii. Tak trochę mówi, jakby nasi słuchacze nie pamiętali tego, co było kiedyś. No bo to przecież obóz Zjednoczonej Prawicy był bardzo krytyczny wobec Joe Bidena. Wspierał Donalda Trumpa w kampanii wyborczej. Nie chciał złożyć gratulacji po zwycięstwie Joe Bidena. No złożył chyba jako ostatni na świecie. Gratulował w danej kampanii. Gratulował, ale się nie cieszył. Tak. No i ta hipokryzja jest jednak znakiem firmowym PiSu. No wie pan, ale to chyba po obu stronach jest tak, że zmieniły się realia polityczne. Zmieniły się realia, one się zmieniły oczywiście ze względu na wojnę i zmieniły się ze względu na postawę polskich obywateli, którzy w sposób zdecydowany udzielili pomocy
braciom ukraińskim, którzy zostali napadnięci przez okupanta i agresora rosyjskiego. I to nasi obywatele zasługują tutaj przede wszystkim na wielką pochwałę i na ordery. I tak zresztą mówi prezydent Biden, że przyjeżdża tutaj do Polski, żeby podziękować polskiemu narodowi. No wie pan, ale to jest, nie to mówi to są, nic o podziękowaniu polskim władzom. Ale to są dyplomatyczne słowa. Nie pytanie, się, co z tej wizyty realnie... Ja mam nadzieję. Pan się zajmuje obronnością w Sejmie, między innymi, więc pytanie, jakie pan ma oczekiwania? Ja mam przede wszystkim jedno oczekiwanie, że w czasie tej wizyty dojdzie do spotkania prezydenta Bidena z prezydentem Zełenskim. Są takie pogłoski, jeżeli na terytorium Polski dojdzie do takiego spotkania, będzie to na pewno bardzo wartościowe i być może kluczowe dla rozwoju sytuacji w tej wojnie. Drugie oczekiwanie, jakie mam, no to oczywiście wzmocnienie wschodniej flanki, które powinno dotyczyć nie tylko Polski, choć Polski oczywiście z naszej perspektywy najbardziej, ale przypominam, że są kraje nadbałtyckie, które też potrzebują silnego wzmocnienia. Jest niebezpieczne terytorium Mołdawii, wokół której się w tej chwili bardzo dużo dzieje. Tam też trzeba skierować oczy Paktu Północnoatlantyckiego, czyli wzmocnienie Rumunii w związku z tym. No bo Mołdawia do NATO nie należy. Tak jest, ale Rumunia należy i tam możemy zdecydowanie wzmocnić wschodnią flankę. Jest wiele wyzwań przed nami. Oczywiście te magazyny, o których już mówi administracja amerykańska, to też jest istotna sprawa, bo to, na co w tej chwili cierpi Zełenski i armia ukraińska, to jest na przykład brak amunicji. Brak regularnych dostaw amunicji, brak regularnych dostaw części zamiennych. Temu służą takie magazyny i mam nadzieję, że to też się pojawi w ofercie. Raczej bym wątpił w ofertę pod tytułem samoloty F-16, dlatego, że po prostu... Dla Ukrainy? Tych samolotów dla Ukrainy w tej chwili na świecie nie ma. Wolnych takich, które można by było przekazać. No prezydent Andrzej Duda sceptycznie się wypowiada na przykład o przekazaniu polskich samolotów. No tak, bo my mamy ich zdecydowanie za mało, więc byłoby to niestety poważne osłabienie naszych zdolności obronnych. Trzeba szukać innych rozwiązań i mam nadzieję, że takie inne rozwiązania zostaną też zaproponowane. Artur Dziambor? No ja przypomnę, że za rządów Donalda Trumpa to jednak trochę inaczej wyglądało. Donald Trump był traktowany przez cały świat jako taki twardziel amerykański, strażnik rzeczywisty, który trzymał to NATO bardzo mocno. Potrafić, i przy okazji był też traktowany jako wariat z czerwonym guziczkiem, więc nikt mu nie podskakiwał i Rosja nie robiła żadnych szalonych ruchów, a teraz za czasu Joe Bidena, jak widać, Rosja się rozzuchwaliła. Czy pan zaprzecza tym, którzy twierdzą, że gdyby Trump był prezydentem, to tak naprawdę Ameryka nie zaangażowałaby się w pomoc w Ukrainie? Pan uważa, że wojny nie było, tak? Jestem przekonany, że gdyby Trump był prezydentem, to Rosja nie zrobiłaby tego ruchu, który zrobiła, ponieważ traktowała Trumpa jako człowieka, który jest na tyle nieobliczalny, że mógłby rozpocząć coś dużo większego niż to co teraz się dzieje. Taką mam tezę. Oczywiście tej tezy nigdy nie sprawdzimy. A wie pan, że teraz... Trump naciskał w kampanii wyborczej na prezydenta Zełenskiego i władze Ukrainy, jeszcze przed wojną oczywiście, żeby dostarczyły mu haków na syna Joe Bidena, który robił interesy, zresztą z Aleksandrem Kwaśniewskim w sektorze paliwowym na Ukrainie. Może tak, może nie. A imperium Trumpa zostało podniesione dzięki rosyjskim funduszom. Ale pan Artur Dziambor uważa, że... Ale nie o Trumpie. Ja generalnie postawiłem tylko taką tezę, że gdyby Trump był prezydentem, to tej wojny mogłoby nie być. To po pierwsze. Po drugie, no jeżeli chodzi o samego Joe Bidena, to oczywiście będzie piękne wystąpienie I love you Poland i tak dalej. Natomiast powinny paść jakieś konkretne deklaracje, które będą szybko wykonane, dotyczące naszego bezpieczeństwa. Tutaj już padły te propozycje ze strony pana europosła. Są to propozycje, pod którymi można się podpisać, ale są też jeszcze kwestie finansowe. My od samego początku mówiliśmy, że oczywiście jako naród. Polska zachowała się przepięknie, to tutaj pani poseł powiedziała. Natomiast rząd powinien jeszcze przy okazji się postarać o to, żeby pewne deklaracje zostały wykonane. Jedna z tych deklaracji była ze strony pani Ursuli von der Leyen. Miały być 2 miliardy euro, które miały być na to, żeby wspomóc ten proces przyjmowania uchodźców tutaj. Dostaliśmy z tego 600 milionów. Dokładnie taka sama deklaracja powinna paść ze strony Joe Bidena, ponieważ mamy do czynienia z mocarstwami zachodnimi i z mocarstwem zza oceanu, które są po prostu bogatymi państwami, a my jesteśmy państwem biednym i my się zajmujemy tą obsługą tak naprawdę ponad nasz stan. Gdyby Joe Biden mógłby powiedzieć, że spokojnie, pomożemy wam i w tym. Czy pan uważa, że też powinien prezydent Duda wystawić rachunek Bidenowi podczas tej wizyty? Wystawić rachunek, po prostu powiedzieć, że no jednak, jeżeli my się tym zajmujemy głównie my, no to nas powinno się wspomagać głównie w tym. Poza oczywiście kwestiami oczywistymi, czyli kwestiami sprzętu, kwestiami NATO, kwestiami tutaj dodatkowych magazynów też możemy o tym porozmawiać, ponieważ my pomagamy Ukrainie i bardzo dobrze, i wysyłamy nasz sprzęt na Ukrainę i bardzo dobrze, ale przy okazji faktem jest, że się rozbrajamy. I to należy jednak, nad tym należy jednak pan popracować. Pan Jan Filip Lewicki, PSL. Znaczy ja myślę przede wszystkim tak, zawsze wizyta
prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa świata, służy każdemu krajowi, w którym się odbywa. Bo oczy tego świata są skierowane na ten kraj, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych przebywa. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, jedno zdanie wtrętu. Ja bym powiedział tak, ja się obawiałem zawsze Donalda Trumpa w kontaktach z Rosją, chociaż pewne konserwatywne elementy jego prezydentury mi się podobały. Dlatego, że ja się boję przedsiębiorców w polityce. Przedsiębiorcy w polityce podchodzą do kwestii... No to pan Artur Ziambor, ja cię oburzony. Podchodzą do tego biznesowo i uważam, że zacząłby, że tak powiem, jakiś biznes z Putinem Donald Trump robić. Zresztą dzisiaj... Panie senatorze, zrobił taki biznes, że Putin przez 4 lata siedział cicho. Sekundeczkę. Zresztą, jak pan będzie obserwował, z których środowisk w Stanach Zjednoczonych pojawiają się sceptyczne głosy co do pomagania Ukrainie. Dzisiaj to są środowiska Trumpa. Tak, to są ze środowisk Donalda Trumpa. Natomiast czego ja bym oczekiwał po tej wizycie? No po tej wizycie oczekiwałbym przede wszystkim jakiegoś jeszcze większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Polsce wojskowego. Ideałem byłoby, gdyby to były stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce. I jeśli to się skończy na jakichś większych magazynach sprzętu, to dobrze. Ja od dawna, tu się z panem Dziamborem pewnie się zgodzimy, jestem zwolennikiem tezy, że tak jak bronić nas mogą wojska amerykańskie, tak jeszcze lepiej może nas bronić amerykański kapitał. Więc pytanie jest o to, a obserwujemy sytuacje, w których zachodnie firmy trochę się już przygotowują do odbudowy Ukrainy i pytanie jest, czy wraz z Joe Bidenem nie mogłoby się okazać, że kilka koncernów amerykańskich założy sobie tu bazę z perspektywą przyszłej odbudowy Ukrainy. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że dałoby się dużo bardziej politycznie wykorzystać tą wizytę dla Polski, gdyby po pierwsze rząd Prawa i Sprawiedliwości wcześniej pogratulował Joe Bidenowi wyboru. To jest może drobiazg, ale w stosunkach dyplomatycznych takie drobiazgi się liczą. I gdyby nie było tych całych sporów o Trybunał Konstytucyjny z Unią Europejską, to dzisiaj mogłoby się okazać, że przywódcy Unii Europejskiej niemal wszystkich krajów byliby w Polsce na tym spotkaniu z Joe Bidenem. A tak będzie tylko parę osób, bo pod różnymi pretekstami różne osoby z tytułu złych stosunków z rządem Prawa i Sprawiedliwości tutaj się nie znajdą, więc na skutek tych awantur nie będzie można dyplomatycznie tak wykorzystać tej wizyty, jak można by to było zrobić. Ale będą szefowie krajów regionu. Zresztą ciekawy jestem, co ma do powiedzenia Viktor Orban, który, jak rozumiem, przyjedzie. Będzie spotkanie bukareszteńskiej dziewiątki, czyli z Joe Bidenem, czyli krajów naszego regionu. Natomiast Zachód, kraje zachodnie, ale też prezydent Andrzej Duda tam był. Spotkały się na takiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu tradycyjnej, a konferencja w Monachium. I chcę państwa zapytać, czy obserwują państwo jakąś zmianę w polityce Zachodu, bo prezydent spotykał się tam z kanclerzem Scholzem, z Emmanuelem Macronem właśnie w Monachium, ale spotkał się też, miał taki objazd z królem Karolem, z sekretarzem generalnym NATO, więc generalnie taka akcja mocno dyplomatyczna. Czy obserwują państwo jakąś zmianę na Zachodzie, bo Emmanuel Macron oświadczył, że w tej chwili trzeba wspomagać Ukrainę po to, żeby mogła przejść do kontrofensywy. Nie ma w tej chwili pola do rozmów z Putinem. To niedawno mówił inaczej. Z kolei kanclerz Niemiec powiedział, że Niemcy są największym sojusznikiem wojskowym Ukrainy w Europie kontynentalnej. To też trochę taka zaskakująca deklaracja. Więc pytanie, czy jest jakaś zmiana na Zachodzie, pan Ryszard Czarnecki? Tak. Czy ona jest taktyczna, czy strategiczna, zobaczymy. Czy ona jest czasowa, czy trwała, zobaczymy. Tutaj mam pewne wątpliwości, ale jest faktem, że... Czy pan uważa, że to Macron i Scholz nie są szczerzy, tak? Nie, uważam, że oni zareagowali na spadek pozycji Berlina i Paryża w ostatnich 12 miesiącach, bo on jest faktem, on nastąpił. Bardzo wzrosła rola Polski, a spadła rola tego duetu francusko-niemieckiego. Oni musieli zareagować także skądinąd pod wpływem własnej opinii publicznej, także mediów niemieckich, francuskich, które są znacznie bardziej od wcześniejszego czasu za Ukrainą niż szefowie tych rządów i państw. Natomiast myślę, że to dobrze się oczywiście dzieje.
ta wojna będzie długa czy bardzo długa. Mam nadzieję, że wystarczy konsekwencji naszym bliższym, dalszym sąsiadom. Wolałbym, żeby bardziej, cieszę się z tej ewolucji kanclerza Niemiec, wolałbym, żeby no, może bardziej te statystyki przedstawiał uczciwie, no bo jednak mówienie o największej pomocy ze strony Niemiec, no to mam wrażenie, że tutaj skuglowanie liczbami, ale zostawmy, kierunek jest właściwy. Cieszę się tej ofensywy dyplomatycznej Polski, bo przecież te spotkania i w ramach Trójkąta Weimarskiego, który trzeba jednak reaktywować de facto, bo jest to potrzebne. I również te spotkanie także na przykład z prezydentem elektem Czech, generałem Petrem Pawelem, skądinąd popartym przez Polaków bardzo mocno, 80% Zaolzia, czeskiego Zaolzia głosowało, Polaków tam mieszkających na tego kandydata, a obok jest Fryderyk Misztek, gdzie Czesi poparli jego kandydata Babisza. Ciekawostka. Dobrze, że Polacy są aktywni, że prezydent Duda jest aktywny, że polski rząd jest aktywny. To bardzo istotne, bo się rola Polski, no tutaj państwo cytowaliście Johna Kirby'ego, on powiedział ciekawą rzecz, ale na konferencji nie wczorajszej, tylko czwartkowej, powiedział, że takie pięściarskie porównanie, że Polska boksuje w wyższej wadze. Dobrze, to mam do pana pytanie a propos wyższej wagi, bo Scholz mówi tak, że zadeklarowały Niemcy przekazywanie czołgów Leopard na Ukrainę i też wzywa inne kraje, te, które skorzystają z tych czołgów, żeby te czołgi Ukrainie przekazały. Polska ma Leopardy, przekazaliśmy już? Dzień po tym, jak Olaf Scholz oświadczył, że Niemcy przekażą Leopardy, szef Rheinmetallu, czyli koncernu, który produkuje Leopardy, stwierdził, że są problemy techniczne. Dobrze, a ja pytam o polskie Leopardy. Oczywiście Polska będzie przekazywać nie i konkretnie zadeklarowaliśmy przecież konkretną liczbę, czyli nie przekazaliśmy 14 jeszcze Leopardów, a nie tak jak Hiszpania, która powiedziała, że albo 20, albo 50. My jesteśmy konkretni. Pani Aleksandra Gajewska, bardzo proszę. Chciałabym być taka optymistyczna jak mój przedmówca, jeżeli chodzi o rolę naszych liderów politycznych w tej polityce zagranicznej, bo to jest ogromna szansa dla Polski w takiej sytuacji, żeby po prostu zachowywać się na poziomie odpowiednio, nadawać narracje, kierunki. A pani uważa, że nie zachowują się nieodpowiednio? W tym regionie. Wie pan co, ja trochę ubolewam, że za każdym razem, jak jest jakaś zagraniczna wizyta Andrzeja Dudy, to mamy więcej memów na ten temat w sieci, na temat jego zachowania, niż doniesień właśnie dyplomatycznych dotyczących tego, jakie są sukcesy tych wizyt. I tak ubolewam, bo śledzę to, co dzieje się w internecie i raczej widzę taki trend, dobrze, ale aniżeli jaki drugi. Pani widzi memy po spotkaniu z królem Karolem III? Chociażby czy z sekretarzem generalnym NATO, czy z Macronem, czy z Scholzem. Wyśmiewające machanie, porównujące do Jasia Fasoli i tak dalej, ale to na bok, bo ja bym właśnie chciała, żeby tego nie byłem. Bardzo Wójcie chciała, Zbysza, to nie są memy, żeby ale to może nasza politycy, temperatura polityczna i spory w internecie dokładnie się przekładają na to. Może to nie jest realna ocena tego, co się dzieje w czasie tych wizyt. A ja chciałabym, żeby realna ocena była taka, że nasze znaczenie w tej polityce, w tym regionie rośnie, a nie właśnie, żeby było to, o czym mówimy. Faktem jest, że polityka niemiecka była bardzo zachowawcza, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące konkretów, wsparcia militarnego i zachowania Macrona dotyczące tego, że jeszcze widział szansę rozmów z Putinem, no po prostu dawały szansę na to, żeby tutaj nadawać ton i narrację. I my powinniśmy to zdecydowanie wykorzystywać. Andrzej Rozenek? Bo jednocześnie ten Scholz mówi, że no właśnie, to jest takie Scholzowe, że Niemcy będą nadal chciały utrzymywać równowagę pomiędzy wsparciem dla Kijowa a unikaniem eskalacji konfliktu. Czyli na szczęście to wsparcie wzrosło, tak? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ton w tej rozgrywce nadają Stany Zjednoczone. Dlaczego? Dlatego, że są najsilniejszym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, mają najlepsze rozeznanie, najlepsze informacje wywiadowcze, gramy przeciwko państwu, które posiada potężny arsenał nuklearny i trzeba tutaj się zachować nadzwyczaj
rozsądnie, żeby nie wywołać po prostu III wojny światowej. Proszę zauważyć, jak wygląda ten konflikt. On na początku był określany w ten sposób przez naszych sojuszników, że nie damy żadnej ciężkiej broni, że nie damy broni ofensywnej, były takie pomysły. Nagle się okazało, że można było dostarczyć artylerię, potem się okazało, że rakiety Panie, można ja pamiętam, dostarczać. Pamiętam, państwo, pan to dobrze pamięta, bo się pan tym zajmuje, że jeszcze była długa dyskusja i rząd nie chciał przekazać MiG-29, tak czyli rosyjskich samolotów w polskim użytkowaniu. Dzisiaj prezydent mówi, w zakresie samolotów MiG-29 możemy z Ukrainą rozmawiać choćby dzisiaj. No i to jest to właśnie tak inne rozwiązanie, o którym mówiłem. Zmieniały te czerwone. Chodzi o to, że Amerykanie po prostu tu dyktują tempo i nie należy wychodzić przed szereg, po prostu. Nie należy być tym sprytnym cwaniaczkiem, który wybiega przed szereg i chce coś ugrać dla siebie, dlatego że to może się dla Polski źle skończyć. Ale co pan ma na myśli, jeżeli chodzi, co pan nazywa wybieganiem przed szereg? No takie nawoływanie, jak na przykład w przypadku propozycji niemieckiej dotyczących rakiet Patriot, po to, żeby rozpętać kolejną aferę antyniemiecką, rząd zaczął apelować nagle, że te rakiety trzeba natychmiast ten system Patriot przerzucić za naszą wschodnią stronę, co wiadomo było, że było to niemożliwe. Ale kilka tygodni później Amerykanie stwierdzili, że jednak Patrioty powinny trafić. Dlatego mówię, że jest pewne tempo poruszania się w tym konflikcie i nie należy tego tempa z naszej strony przynajmniej eskalować. Dobre tempo nadaje Joe Biden. Należy iść za nim, a nie przed nim. Po prostu. Nasza dyplomacja niestety kuleje. Kuleje w związku z tym, że pozbyliśmy się wielu doświadczonych dyplomatów i w związku z tym wydaje mi się, że nasz rząd jest lekko tutaj jak dziecko we mgle, tak? Zagubiony w tym konflikcie. Najlepszy dowód to były te dwie rakiety, które spadły po naszej przewodowie stronie. Przewodowie, tak? Gdzie nagle się okazało, że rząd ogłuch, oniemiał i oślep. I nie miał nic do powiedzenia, dopóki Joe Biden się nie obudził i nie powiedział im, co mają powiedzieć. I no, z jednej strony dobrze, że nie wyskoczyli przed szereg, ale z drugiej strony jakiś prosty komunikat pod tytułem wydarzyło się to i tamto byłby wystosowany, gdybyśmy mieli prawdziwą dyplomację, a nie mamy. Mieliśmy posiedzenie Sejmu, kiedy tak, a ja byłem wtedy na Komisji Obrony. I pan zresztą składał wniosek z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Tak jest, ja byłem wtedy na Komisji Obrony, która była w trybie niejawnym. Siedział z nami jeden z wiceministrów, siedziało większość generałów najważniejszych polskiej armii i nikt o niczym nie wiedział. A w trybie niejawnym naprawdę by powiedzieli, gdyby coś się działo. Więc to też świadczy o tym, jaką my pozycję zajmujemy. Napinanie się tutaj na takiego buldoga NATO po prostu nie ma sensu. Ani nie mamy takiej siły militarnej, ani nie mamy takiej dyplomacji. Róbmy swoje, pomagajmy Ukrainie na tyle, na ile możemy, a przede wszystkim nie rozpętujmy histerycznej nagonki antyniemieckiej, którą robi PiS od wielu miesięcy, bo to szkodzi Polsce, to szkodzi polskim interesom. I to, co pan poseł tu powiedział, jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy na przykład większej obecności kapitału amerykańskiego, proszę bardzo, niech będzie, bo to rzeczywiście wzmacnia naszą obronność, ale na przykład znacząco wzmocniłoby naszą obronność, gdyby Polska już była w strefie euro. Z całą pewnością byłoby to wzmocnienie naszej obronności. No to myślę, że nie znajdzie pan tutaj sojusznika po stronie Artura Dziambora. Chciałbym pan zapytać, czy z pańskiego punktu widzenia chcę zapytać Artura Dziambora. Myślę, że Artur Dziambor nie będzie przeciwny kapitału. Ani euro, ani te inne rzeczy, czy pana zdaniem my wybiegamy przed szereg, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, taką militarną pomoc? Nie, my rzeczywiście mamy problem polegający na tym, ja historycznie przypomnę tu panu posłowi, przepraszam, muszę, że Niemcy na początku to mieli po pierwsze nadzieję, że ta wojna się skończy w 3 dni. Po drugie, potem miesiącami utrzymywali tryb, że jakoś to będzie, wróćmy do tego business as usual, bo no to właśnie, jest ten ale cel. Czy to się zmienia i teraz, pana zdaniem? Panie pośle, liczby nie kłamią. Macron, Niemcy pomagają znacznie bardziej Ukrainie niż Polska. Niemcy są znacznie bogatsze niż Polska. Nie, to nie jest bzdura. Nie, liczby nie kłamią. Liczba krzywdzenna chyba tak. Macron powiedział, że nie mogą zrobić niczego, co by Putin jakoś źle odczytał. Nie możemy podpadać Putinowi. To, że teraz... Francuzi swoją białą flagą. To, że teraz nagle Niemcy i Francja się troszkę lekko ogarnęły i zaczęły wreszcie rozumieć, że już nie wrócimy do tego, co było, że Baltic Pipe już nie będzie, tylko Nord Stream 2, przepraszam, już nie pójdzie tak, jak oni sobie zaplanowali. Że trzeba jednak się postawić bardzo jasno po jednej ze stron. To miło, że wreszcie to zrobili. Nie pójdzie, bo naprawdę, ktoś go wybuchł. Tak, ale to miło, że wreszcie zrozumieli, w którym miejscu są. Polska miała zupełnie inną optykę na tę wojnę, ponieważ Polska jest następna. I Polska dostała informację na samym początku tej wojny, że NATO ma się wycofać do Niemiec i będziemy dyskutowali zupełnie inaczej, więc była zapowiedź, że Polska jest następna. Ale chwileczkę, panie pośle. Chwileczkę, to rozwiniemy to. My? Skąd Polska informację dostała? Rząd polski dostał informację? Na początku były takie zapowiedzi, że NATO ma się wycofać do 97 roku. No tak
takie były rzuty z propagandy rosyjskiej. Proponuję mniej słuchać tamtej propagandy. Więc w związku z tym, że my wiemy doskonale, że jesteśmy najbliżej, to nam najbardziej zależy. To my najbardziej się angażujemy. To my chcemy, żeby świat się jeszcze bardziej zaangażował. To jest oczywiste, ponieważ Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Belgowie nie czują zagrożenia. Pytam po pańskiej stronie sceny politycznej, też Konfederacji, z którą pan się właśnie w ostatnich dniach rozstał, słuchać głosy zupełnie inne. Słychać głosy zupełnie inne, że źle się dzieje, że zadzieramy z Rosją i że Polska to Ukrainie pomaga. Nie wiem, jakie głosy idą z tamtej strony. Tak. Słyszy pan dokładnie ten głos. No, ale pan wie, jakie rzeczy mówi. Ja od samego początku stałem po tej stronie, po której w tym momencie stoję i to, co mówię, mówiłem od samego początku. My powinniśmy robić wszystko, żeby pozostać bezpiecznymi i powinniśmy mieć do tego twardych partnerów właśnie w Unii Europejskiej oraz za oceanem. Problem polegał na tym, że Niemcy przez wiele miesięcy stali i obserwowali. Ale czy pana zdaniem ta zmiana jest trwała, jeżeli podczas spotkania Trójkąta Weimarskiego właśnie przy okazji konferencji w Monachium takie wypowiedzi Scholza i Macrona padają? Nie, no mam nadzieję. No nie wyobrażam sobie, żeby teraz jakkolwiek doszło do jakiejś zmiany tej wersji, ponieważ to jest ta zmiana, której można było oczekiwać i mam nadzieję, że ona będzie jeszcze twardsza. A to, że Niemcy się chwalą, że najwięcej pomagają Ukrainie, nie ma sensu tutaj się przerzucać tym, kto ile wysłał pieniędzy, kto co ale zrobił. To są znacznie bogatsze też. To są właśnie, to jest mocarstwo, które, to jest potęga i to jest zupełnie inna dyskusja. My przyjęliśmy miliony tutaj ludzi w pewnym momencie i się nimi opiekujemy. Ale dodajmy, że kraje Unii Europejskiej naprawdę, otworzyły swoje granice i imigranci z Ukrainy mogli też pojechać do innych krajów. Dodajmy, że drodzy państwo, to pewnie jest jakiś sygnał, bo i prezydent Andrzej Duda i kanclerz Olaf Scholz po tych spotkaniach w Monachium mówią, że to będzie długa wojna i że ona się w najbliższym roku na pewno nie skończy pan Jan Filip Libicki. Znaczy ja bym rozdzielił tutaj pewne rzeczy. To znaczy ja uważam, że jest jednak tak, że dużo bardziej pro pomocy Ukrainie są społeczeństwa tych krajów, których liderami jest Macron czy Scholz, niż sami ci politycy. Jeśli miałbym ocenić... Opinia publiczna. Tak, no mówię, społeczeństwa tych krajów. Jeśli miałbym ocenić postawę Olafa Scholza i Emmanuela Macrona, uważam, przynajmniej z przekazów medialnych, które obserwuję, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Emmanuela Macrona, taka zmiana nastąpiła. Natomiast jeżeli chodzi o Olafa Scholza, nie. Ja w ogóle uważam, od dłuższego czasu postawa Scholza jest dewastująca dla jego wizerunku jako polityka i nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało. Przegrane wybory w Berlinie, gdzie rządzili przez 20 lat. Ale proszę mi nie przerywać. O czym moim zdaniem przekonamy się do końca tego roku, jak się okaże, że Olaf Scholz przestanie być premierem, kanclerzem Niemiec. Tak uważa? Tak uważam, że najgorsze, co się może politykowi zdarzyć, to to, żeby jego wyborcy widzieli, że on w jakiejś ważnej sprawie nie ma zdania. A taki obraz się rysuje. I jest jeszcze jedna rzecz, do której doprowadził Olaf Scholz. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, przed wojną Niemcy były liderem Unii Europejskiej. Dzisiaj jest tak, że widać, że ten lider się nie odnalazł w krytycznej sytuacji i to jest także moim zdaniem dewastujące dla jego wizerunku. Natomiast chcę powiedzieć bardzo jasno. Niemcy są głównym naszym partnerem gospodarczym. Otóż to. I trzeba jasno, krytycznie mówić o postawie Scholza i polityków niemieckich, ale nie przeprowadzać niemieckiej nagonki, bo antyniemieckiej nagonki, bo interesem Polski jest ochrona relacji gospodarczych. Dodajmy, że w koalicji niemieckiej są Zieloni, którzy mają szefową MSZ-u. Zieloni o wiele bardziej prą do pomocy Ukrainie, byli przeciwnikami Nord Stream 2, więc to jest bardziej skomplikowana sytuacja wewnątrz Niemiec. Drodzy państwo, przejdźmy do drugiej części naszego programu. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli słynnego TSUE, ze skargą dotyczącą Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zarzuty Brukseli dotyczą wyroków Trybunału, które podważały część traktatów Unii Europejskiej, kwestii tak zwanych dublerów, czyli członków Trybunału powołanych na początku rządów PiS na miejsca już obsadzone za czasów Platformy oraz proceduralnej legalności wyboru Julii Przyłębskiej na szefową Trybunału, czyli bardzo głęboko Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmują się Trybunałem Konstytucyjnym, którym do tej pory się nie zajmowały. Pan Ryszard Czarnecki, skąd ta zmiana? Po pierwsze, to jest szerszy kontekst tego, bo gwoli intelektualnej uczciwości trzeba stwierdzić, że podobne ze strony Komisji Europejskiej wobec TSUE
postępowania nastąpiły wobec, uwaga, Belgii, gdzie jest siedziba Komisji Europejskiej, wobec Hiszpanii. Wobec Czyli nie dyskryminują Polski, chcę wam powiedzieć. Ja tylko informuję, bo warto pokazać szerszy kontekst. Po drugie, przypomnę, że jest to wyroki z roku 21. Znamy argumenty Komisji Europejskiej, tych argumentów nie podzielamy. Konsekwentnie strona polska mówi, że orzecznictwo konstytucyjne to jest wyłączna domena państw członkowskich. Decyzja Komisji Europejskiej, zero zaskoczenia, a nie z żadnym zaskoczeniem. Dobrze, to ja mam do pana pytanie. I, proszę mnie zaskoczyć. I pozwoli ta decyzja na przedstawienie naszych argumentów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, czyli dawnym Abstrahując dawnym ETS-em. Od tego, zaraz zapytam gości, pozostałych gości naszego programu, co sądzą o tej sprawie, to ja mam do pana pytanie i proszę mnie zaskoczyć. Kto jest w tej chwili szefem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, według pana? No, pani prezes Julia Przyłębska. A wie pan, że co najmniej czy ponad 1/3 sędziów uważa, że ona nie jest szefową Trybunału. I to wszyscy sędziowie, ci, którzy są Słucham przeciwni... Słucham Radia Z i tam właśnie tak powiono. Wszyscy sędziowie przeciwni wybrani są przez Prawo i Sprawiedliwość. To jak to jest? Prezydent mówi, wewnętrzne że wewnętrzne sprawy Trybunału Konstytucyjnego, jako polityk nie będę ingerował w sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Niech mnie ręka broni, żebym komentował sprawy, które są wewnątrz Trybunału, tam są sędziowie, niech oni to załatwiają u was. Ale zapresie. Czy nie uważa pan, że to jest w tej chwili zdewastowana instytucja? Czy to nie jest pana zdanie w tej chwili zdewastowana instytucja? Ja bym tego określenia absolutnie wobec Trybunału Konstytucyjnego nie użył. Jedno z orzeczeń merytorycznych, drodzy państwo, jedno z orzeczeń merytorycznych Trybunału wypowiada się tam wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński, wybrany głosami Prawa i Sprawiedliwości. Pisze o pani Julii Przyłębskiej, że jej sposób procedowania spraw wpływa w bałamutny sposób na dane sprawozdawcze i że jest byłą prezes TK. Bałamutny sposób w orzeczeniu merytorycznym. Ja widzę nad rozpoznaniem. Mogę, tak? Ja jedno uważam, że... Do orzekania pisał mniej więcej to samo. To nie przerywam. Pan Ryszard Czarnecki. Nadal ja z panem Ryszardem Czarneckim staram się ustalić, kto jest szefem Trybunału. Więc dajmy szansę. Ladies first, a więc oczywiście Julia Przyłębska. Natomiast chciałem powiedzieć, że pewnie ważniejszą rzeczą od tego, co się dzieje wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego, jest to, że analogiczne wyroki Trybunałów czy Sądów Konstytucyjnych, mówiąc bardzo precyzyjnie, poza Polską, czyli o wyższości prawa, narodowego nad prawem europejskim, wydały Trybunały lub Sądy Konstytucyjne Niemiec, Czech, Danii, Rumunii. To panie pośle, ale zakładając wariant negatywny, a wasze relacje z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dają mi do tego podstawy, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionuje legalność działania, w skrócie rzecz ujmując, Trybunału Konstytucyjnego, to przypominam, że w tymże Trybunale Konstytucyjnym jest wniosek prezydenta w sprawie ustawy, która ma uruchomić środki KPO. Tak już powiedziałem. Wybrniecie jakoś tego ten węzeł gordyjski? Ta decyzja Komisji Europejskiej pozwoli nam na przedstawienie naszych argumentów przed TSUE i wierzymy, że te argumenty Pani Aleksandra Gajewska, bardzo proszę. Nierozpatrzone i Platforma Obywatelska. Pan Ryszard Czarnecki mówi, że politycy nie powinni komentować tego, co dzieje się w Trybunale, ale przecież jednym z głównych zarzutów to jest to, że ten Trybunał jest upolityczniony. I to panu absolutnie nie przeszkadza, ale już komentować to jest bardzo trudno. No ja bo tak powiedzmy sobie, przytoczmy się, fakty, bo pan je chyba celowo... Pani Aleksandra Gajewska, pan je chyba celowo pomija. To jest piąty wniosek kierowany na skutek zniszczeń, które Ziobro wykonuje w wymiarze sprawiedliwości i trzy... Już mówimy o piątki w związku do TSUE. Tak, przegrane. Czwarty jest w toku, a piąty został właśnie skierowany. I on dotyczy Julii Przyłębskiej, on dotyczy sędziów dublerów i dotyczy upolitycznienia Czyli Trybunału. Pani demonizuje ministra sprawiedliwości. Trybunału. Uważam, że wykonuje gigantyczne szkody, jeżeli chodzi o swoją działalność. I teraz mamy tak, mamy absolutnie całkowicie, no mówmy sobie kolokwialnie, no tak rozwalony system wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego. 8 sędziów nie uznaje Julii Przyłębskiej. Oficjalnie 6, ale pewnie jest ich więcej. Mamy 3. Jeśli nie uznawało, to już by było po Julii Przyłębskiej. Nie, chwileczkę. Drodzy państwo, 6 się podpisało pod pismem. No właśnie, natomiast wiemy, że w Trybunale jest... są też ludzie, którzy są jej przeciwni, a się nie podpisali. Na przykład sędzia Piotr Pszczółkowski, były adwokat Jarosława Kaczyńskiego. Nie podpisał się nie, pod... Nie, jak to się stało? Surprisa. W każdym razie jest ich rzeczywiście więcej niż 6, na pewno. Tak. I mamy 3 dublerów, mamy przepychanki wewnątrz obozu rządzącego. Tak jak podkreślił pan redaktor, tam został skierowany
projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a państwo nam mówili wyraźnie, że przyjęcie tego projektu jest niezbędne, żeby przybliżyć nas do otrzymania środków z KPO, na które Polska bardzo mocno liczy. Jeżeli chodzi o Julię Przyłębską, no to to jest tak, że ona usługuje Jarosławowi Kaczyńskiemu nie tylko do stołu, ale też właśnie w taki sposób polityczny, a prawo unijne to nie jest jakieś menu, bufet, z którego można sobie wybrać, co nam dzisiaj pasuje, a co nam nie pasuje. To jest wspólnota wartości, praworządna, która wyznaje wolności. I państwo absolutnie tego nie są w stanie zaakceptować. I dzisiaj mamy sytuację dokładnie taką, że państwo toczą bój wewnątrz ugrupowań. Pan tu ładnie tak powiedział, że będzie bronił koalicjantów, ale przecież gołym okiem widać, co się dzieje, jeżeli chodzi o napięcie polityczne wewnątrz waszego obozu. I wy się przepychacie, żrecie. Absolutnie nie. Żrecie. Ale to ta ustawa o Sądzie Najwyższym jest tego pięknym przykładzie. Najpierw nogą tupał na was Ziobro, potem pan prezydent Duda po prostu poczuł się urażony, że nie zostały pewne rzeczy z nim skonsultowane i odesłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. A wyście mamili oczy Polkom i Polakom, że ta ustawa jest gwarantem tego, że środki unijne do nas trafią, a te środki już powinny pracować. I mamy tak, wy się przepychacie, ale gdzie tu jest interes Polaków? Gdzie są środki, które powinny pracować? Środki, z których powinny powstawać szpitale, przychodnie, pytanie do Komisji Europejskiej. Nie realizujecie założeń kamieni. Tak. A jak jest z realizacją? To ja pana zapytam. Jak jest z realizacją kamieni milowych? Przypominam, że to rząd Mateusza Morawieckiego negocjował tak zwane kamienie milowe. Właśnie, i o tych kamieniach milowych. Czy one są rozsądne, czy nie? To inna rzecz. No, prezydent na przykład mówi, że on nie wiedział w ogóle nic o kamieniach milowych i próbuje się w rządzie dowiedzieć, kto ten kamień negocjował i nie wiadomo. Nikt się nie przyznaje. Natomiast to otoczenie premiera to negocjowało i otoczenie premiera mówiło, że jeżeli Sejm przyjmie ustawę o Sądzie Najwyższym, zmieni sądownictwo pokrótce, no to w takim razie te pieniądze popłyną. A okazało się, że prezydent skierował ustawę do Trybunału, a w Trybunale trwa wojna. Ale panie redaktorze, jeszcze po drodze była jedna rzecz, bo Jarosław Kaczyński ma taką tendencję, że właśnie do ustaw wrzuca, które mogłyby właśnie odblokować środki z KPO, wrzuca takie rzeczy, które są dla opozycji nie do zaakceptowania, licząc na to, że opozycja pełnych rozwiązań prawnych na poziomie parlamentu nie przyjmie i będzie można powiedzieć, że to właśnie przez opozycję środki teraz z KPO nie można powiedzieć, traktują... że przez opozycję, bo opozycja cicho wsparła tę ustawę. Nie, no prezydent wystąpił przeciwko tej ustawie. My uważamy, że taką ustawą nie zna się zmienić zniszczeń. To nie jest wsparcie. To jest wsparcie dla Polek i Polaków, żeby te środki... Mówmy faktami. To jest wsparcie dla Polek i Polaków, żeby te środki popłynęły do Polski, skoro państwo powiedzieli, że taki jest warunek. Ale ja jestem od tego, żeby tutaj trochę realizmu wprowadzić. Drodzy państwo, w obecnej sytuacji, kiedy wniosek prezydenta trafił do Trybunału, gdzie jest co najmniej 7, może więcej, może ponad połowa nawet sędziów zbuntowanych przeciwko Julii Przyłębskiej, a wniosek prezydenta musi być rozważony przez tak zwany pełen skład. On nie jest do końca pełen, ale musi być co najmniej 11 z 15 sędziów. No to znaczy, że ten Trybunał się pewnie tym w ogóle nie zajmie. Nie będzie pieniędzy. Dlatego ponad tydzień oczywiście minął tylko popatrzyłbym na to trochę z lotu ptaka, bo od 7 lat trwa rozmontowywanie praworządności w Polsce. PiS robi to uparcie, zawzięcie, tak jakby to był ich główny cel. I niestety cierpią na tym wszyscy Polacy. I skutki są takie, że pan redaktor dzisiaj słusznie pyta, kto tak naprawdę stoi na czele Trybunału Konstytucyjnego. Pyta pan pana europosła, ale moim zdaniem niewłaściwy adres. No, trzeba zapytać Jarosława Kaczyńskiego, bo to on decyduje. Do takiej paranoi doszliśmy w naszym państwie, Panie, że jeden człowiek... Tu będę bronił Jarosława Kaczyńskiego, jeden bo Jarosław Kaczyński decyduje w lipcu, o wszystkim. W czerwcu lub lipcu zeszłego roku powiedział, że Julia Przyłębska będzie po końcu 2022 roku szefową Trybunału. Tam jest kwestia, drodzy państwo, nie wchodzą szczegóły wykładni prawnej. Kaczyński powiedział, po grudniu 2022 roku będzie nadal prezeską, po czym okazało się, że... Któregoby poseł zrobił wykładnię. Ale ta wykładnia nie trafiła do większości członków Trybunału. Ja rozumiem. Być może u zarania, czy u podstaw tej wykładni leżał jakiś kolejny obiad, który upichciła pani Panie Moszle, ale przejdźmy już na merytorycznie. Merytorycznie po prostu mamy rozwalony system praworządności. I teraz
o czym nam mówi PiS? PiS mówi nam tak, no tak, co prawda zepsuliśmy wymiar sprawiedliwości w Polsce, praworządność nie działa, ale nadal jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i żadna Unia tutaj, żadna komisja nie ma prawa się nam to wtrążalać, bo to jest nasza sprawa, tak? No to jest tak, jakbyście chcieli powiedzieć, weszliśmy do Unii, ale nie respektujemy wszystkich zasad, bo wiadomo, że podstawą bycia w Unii jest praworządność w danym państwie. Nie chcemy pewnych zasad respektować, wyjmujemy sobie te, których nie chcemy, wyrzucamy do kosza i jest fajnie. To ja się zapytam pana posła, czy tak samo postąpicie na przykład w przypadku Paktu Północnoatlantyckiego? No bo załóżmy, że będzie jakieś państwo, które wpadnie na pomysł genialny, szanujemy ten trakt, jesteśmy pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, ale artykuł 5 nie obowiązuje, bo nam się nie podoba. Ale dalej jesteśmy pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Żarty sobie robicie. Panie pośle, nie przeszkadzałem, proszę się uspokoić. I moim zdaniem żarty sobie robicie z naszego społeczeństwa. Ryzykujecie naszą obecnością w Unii Europejskiej, ryzykujecie ogromnymi pieniędzmi, które Polacy tracą. Po co to robicie? Jest proste pytanie, po co? Dlaczego rozmontowaliście system praworządności w Polsce? Ja widzę tylko jedną odpowiedź i żadnej innej racjonalnej nie widzę. Jest to prosta droga do polexitu. Dostaliście zadanie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Proszę to powiedzieć głośno. Proszę powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom. Panie tak, kopisarz, chcemy wyprowadzić Polskę z Unii. Wie pan co? Niech pan zejdzie najpierw na ziemię. Niech pan przestanie tutaj obrażać innych, bo ja mogę zacząć panu wypowiadać. Panowie. Wypominać pana różne rajdy Fiatem Punto po Europie. I niech się pan opanuje trochę. Bo to nie jest takie miejsce. Tak? Wydaje mi się, że mówimy o bardzo doniosłych i ważnych sprawach dla przyszłości Polski, a pan nam tutaj mydli oczy. Pan nam mydli oczy. Chcecie tego polexitu, czy nie chcecie? Niech pan to prosto powie. Bo moim zdaniem wszystkie wasze kroki wskazują na to, że chcecie polexitu. Do tego zmierzacie. Powiedzą, że political nie chcą, ale fiction, zrobią swoje. Ale robią swoje. Czarnecki, jedno zdanie. Fakty. Jeżeli w przyszłości będzie chciał pan pisać powieści to napiszę o pana rajdach pan samochodowych, świetnie, oczywiście. A ja napiszę o pańskiej wizycie z panem Millerem w Rosji. I z panem Richardem temu. Pipesem, jeżeli pan mówi coś o nazwisku. Więc, no, że tak no, powiem. Cieszę się, że pan o tym drodzy nie państwo, mówi. To ja wyjaśnię tutaj. Panowie, jeśli pozwolicie, te wzajemne epitety, nie zawsze, jeśli państwo pozwolą. Musi pan czasem dopuścić, bo to dwa. Ale ja rozumiem, tylko ja chcę wyjaśnić naszym słuchaczom. Pan Andrzej Rozenek pije do tego, że Ryszard Czarnecki miał postępowanie w sprawie funduszy z Parlamentu Europejskiego, które miały zostać nielegalnie rozliczone za dojazdę do Europarlamentu. Pan Ryszard Czarnecki zwrócił pieniądze, a pan Ryszard Czarnecki pije do tego, że Andrzej Rozenek pojechał na spotkanie tak zwanego klubu wołdańskiego, czyli takich regularnych spotkań z Putinem, intelektualistów, 13 lat temu z Richardem Pipesem między innymi. Dobrze, to mamy to za sobą. Artur Dziambor nie jeździł samochodem, nie był na klubie wołdańskim. Artur Dziambor, bardzo proszę. Do Europarlamentu jeszcze nie jeździłem samochodem, to fakt. Pol exit, Artur Dziambor. Wszystko przede mną. Osiem krajów Polski, Unii Europejskiej ma postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Związku Komisji Europejskiej. Ale to, co powiedziała pani pośle, to, co powiedziała pani posłanka Gajewska, to jest piąte, albo jeszcze, bo były jeszcze inne, nie dotyczące systemu sprawiedliwości, ale sprawy przed TSUE, no macie ich bardzo dużo, tak? Pan Artur Dziambor. Panie europośle, szanowny, Platforma jak kończyła. Platforma, jak kończyła swoją kadencję, przekroczyła swoje uprawnienia i niezgodnie z prawem mianowała na zapas sędziów. Natomiast to, co wy zrobiliście, mogliście to naprawić, tak? Natomiast to, co wy zrobiliście z Trybunałem i w ogóle z całym sądownictwem, to tak wygląda, jakbyście za przesoloną zupę zabili żonę. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest w 100% w składzie Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zasiadają tam posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Byli, którzy dzisiaj robią zasady. Ale takiego porównania nie można. Został wybrany także głosami Konfederacji. Nie, to celowe, bo to była taka kampania kiedyś. Teraz jeszcze ale dalej. Teraz jeszcze dalej. Teraz dalej. Nie głosowałem. Nie głosowałem. Nie, naprawdę. Nie może. Nawet jeżeli ja nie głosowałem. Ja byłem przeciwko. Ja byłem przeciwko akurat panu Świączkowskiemu w głosowaniu. Natomiast to właśnie zresztą pan Świączkowski jest przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy jeszcze nie jest, ale ma być. W Trybunale Konstytucyjnym odbywa się wojna kaczystów z ziobrystami. I to wysłanie tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta jest po prostu wrzucenie tej,
wybitego granata tam do tej wojny między kaczystami a ziobrystami. Trwa przepychanka pomiędzy Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiadomo, czy Solidarna Polska skończy na listach Prawa i Sprawiedliwości, czy z osobnym klubem. I w tym momencie tam się nawzajem panowie szachują właśnie tym, co dzieje się wobec tej ustawy w Trybunale i wobec pieniędzy z KPO. Trybunał Konstytucyjny, gdyby był rzeczywistym Trybunałem Konstytucyjnym, nie miałby wyjścia, musiałby orzec, że ta ustawa łamie Konstytucję, ponieważ no, widzimy doskonale po zapisach, między innymi tych, które pozwalają sędziom nawzajem się podważać, łamie Konstytucję. Więc gdyby nawzajem nie tak... kontroli legalności powołania innego sędziego. Że Trybunał Konstytucyjny jest praktycznie cały polityczny i praktycznie cały ma logo PiS, to moglibyśmy zupełnie inaczej rozmawiać o tym Trybunale. Natomiast niestety nie możemy nazywać tych sędziów Trybunału rzeczywistymi sędziami. To są sędziowie, którzy służą partii politycznej i tak jak tutaj pan słyszy od innych, niestety służą Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jan Filip Lewicki. Zgadzam się z panem. Po pierwsze, ja się w ogóle nie dziwię, że Komisja Europejska skierowała ten wniosek do TSUE. No ale panie pośle, panie senatorze, przepraszam, to jest tak, że sprawa dublerów rok 2016. Wybór Julii Przyłębskiej na szefową Trybunału rok 2016, orzeczenia kwestionujące część traktatów unijnych rok 2021. No trochę późno. No prawda, że późno, natomiast tutaj sprawa dotyczy bezpośrednio kwestii kamieni milowych, bo jeżeli jest tak, że ustawa o Sądzie Najwyższym to jest kamień milowy i pan prezydent Duda tą ustawę kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, to Komisja Europejska, której zależy na realizacji kamieni milowych, późno bo późno, ale podnosi te argumenty, które w przestrzeni publicznej, nie tylko polskiej, ale i europejskiej padały, dotyczące sędziów dublerów, dotyczące powołania, sposobu powołania pani Przyłębskiej. To jest akurat zupełnie naturalne, że Komisja Europejska w tej sprawie wyciąga oręż, bo zależy jej na realizacji kamienia milowego, a nie chce, żeby w tej sprawie decydowali sędziowie, którzy są politycznymi nominatami. Ale chcę panu powiedzieć, panie senatorze, że mamy taki klincz. Sprawa trafia hasłowo. Pieniądze z KPO zależą od decyzji Trybunału, a Komisja Europejska uważa, że ten Trybunał nie jest władny, żeby orzekać w tej kwestii. Czyli mamy skutek taki, że tych pieniędzy w najbliższej, dającej się perspektywie, przewidywalnej perspektywie nie będzie. Prawdopodobnie ich nie będzie także z innego powodu. Znaczy, bo jeżeli jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość przez 7 lat nominowało tam polityków, a zasadą funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości jest konflikt, bo prezes Kaczyński zarządza przez konflikt, to trudno się dziwić, że ten konflikt przeniósł się do Trybunału Konstytucyjnego i że mamy tam to, co mamy, skoro tam są politycy. Więc ja uważam, że ten Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się po prostu nie zbierze. Tak uważam. I wreszcie ostatnia rzecz dotycząca pana prezydenta Dudy. No ja uważam, że to jest jednak tak, że a mówię to jako były członek PiSu, może nie tak długo jak Ryszard Czarnecki, ale jednak, że to jest jednak tak, że pan prezes Kaczyński od 4 lat nie rozmawia z panem prezydentem Dudą. Od 4 nie, tak chyba 2. Dobrze, i traktuje go jak powietrze. I wystarczyło, żeby pan prezes Kaczyński w tej sprawie traktował pana prezydenta Dudę jak człowieka, ponieważ uważa go za mebel, który powinien wykonywać jego polecenia. To no meble nie wykonują polecenia. To nie, no ja znam, ja byłem wielkopolskim szefem PiSu, panie pośle, więc ja wiem, ja znam, jak to meble funkcjonuje. Meble z funkcją piórą. Proszę mi nie mówić. W związku z tym pan prezydent Duda, ponieważ raz mu się każe podpisywać ustawy, które są w niezgodzie z prawem, on to robi. Potem każe mu się z tego wycofywać, więc pan prezydent naraża się na konflikt na przykład ze swoim promotorem doktoratu, panem profesorem Zimmermanem, który mówi o nim złe rzeczy i za to wszystko nie jest przez prezesa doceniany, tylko jest przez prezesa kopany. No to się odgrywa i odegrał się właśnie w taki sposób w bardzo ważnej dla polskiej sprawie. Szkoda. Pan prezydent się odegrał? Naprawdę? Pytam pana Ryszarda Czarneckiego. Z panem prezydentem zgadzam się w sprawach międzynarodowych zawsze, w sprawach krajowych nie zawsze. No dobrze, ale kogo teraz powinniście... Jeżeli opozycja... Mówili, że dyplomatów nie mają w PiSie, nie? Mają. Jeżeli poza prawicą z kręgu Konfederacji, która głosowała przeciwko tej ustawie, opozycja generalnie poza Szymonem Hołownią się wstrzymała od głosu, lekko wam pomagając, żeby ta ustawa przeszła przez Sejm. Nie możecie opozycji oskarżyć o to, że nie ma pieniędzy z KPO, to co prezydenta teraz oskarżycie? No, przecież podziękowałem publicznie opozycji za współpracę z rządem. Ale kto ponosi odpowiedzialność? Bo zawsze lubicie wskazywać winnych, więc pytam teraz, kto jest winny. Ja mówiłam, że pan mnie dziękuję, bo dla nas jest ważniejszy interes Polek i Polaków niż... Bardzo szczera deklaracja, aby tak zawsze było. Prezydent odpowiada za to, że nie będzie pieniędzy. Jesteśmy zaskoczeni decyzją pana prezydenta. Mam nadzieję, że mimo wszystko te pieniądze do Polski dotrą, bo są potrzebne. Jak państwo
zarysowaliśmy w tym programie, nie jest to zbyt realne. Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej, Artur Dziambor, Wolnościowcy, Aleksandra Gajska, Platforma Obywatelska, Jan Filip Libicki, PSL, Ryszard Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.